Dzień dobry. Dzisiaj mamy 15 niedzielę. No i dzisiaj robimy wybieganie 20 kilosków, ale w czwartej strefie, więc musimy się troszeczkę pocisnąć, pośpieszyć. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No i lecimy. Zobaczymy się na zakończeniu i zobaczymy, jakie będą wyniki. No i dobrze, jesteśmy z powrotem. Tradycyjnie trasę pokazuję wam, jak przebiega, tak jak zawsze. I teraz tak, utrzymujemy cały czas tętno w czwartej strefie. Zegarek miałem nastawiony tak, żebym wyświetlał strefy tętna. No i staram się tego nie przekroczyć, żeby nie wchodzić w piątą strefę. No i mamy naszą tabelkę. Tempo utrzymujemy praktycznie. No staram się utrzymywać cały czas tam na poziomie między 4,50 a 5,10, mniej więcej w takim zakresie to było. Tętno początkowe jest niższe, a później jak już wchodzimy w czwartą strefę, to praktycznie równiutko. Tam gdzie było, ja już tam gdzieś pod górkę podbiegi albo coś, jak miałem 4,9, no to delikatnie zwalniałem tak, żeby utrzymać je cały czas w czwartej strefie. Także tak wyglądało dzisiaj to. Tu mamy nasze strefy tętna, 83% w czwartej strefie. Także to druga strefa, trzecia strefa, zawsze coś będzie, no bo od razu nie będę cisnął na czwartą, bo wiadomo, że to się tak nie da. Także tak to wygląda. I zobaczmy, a tu mamy naszą tabelkę z poszczególnych naszych wybiegań. Czyli tak, 17 też ładnie pobiegliśmy, bo tu widzę, że mieliśmy średnie tempo 5,04 i przy średnim tętnie 146. To musiał mieć naprawdę dobry dzień, bo miałem średnie tętno bardzo widzę niskie. Zresztą w czwartej strefie byliśmy przy 65%. Także ten 17 bardzo był dobry dzień. 28 było słabo, a dzisiaj, ale dzisiaj też było bardzo fajnie. Ogólnie bardzo dobrze się biegło. Fajny dzień był do biegania, słoneczko świeciło, chłodnawo, ale też nie wiało. No i mamy tutaj 5,02 średnie tempo. Krok nam się troszeczkę wydłużył o centymetr, niewiele, ale nam się wydłużył, zawsze to jest. Za to w strefie tętna byliśmy 83%, w czwartej strefie, no to byliśmy troszeczkę więcej jak tego 17. Ale ogólnie bardzo dobry ten, bardzo dobrze mi się dzisiaj biegło. Dla porównania tutaj wam wstawiłem mój rekord z półmaratonu tegoroczny, z którego zresztą za bardzo nie jestem zadowolony, bo tak naprawdę poprawiłem mój poprzedni rekord chyba 1,5 minuty, także to no, liczyłem na lepiej. No ale no jest jaki jest. Także tak wygląda mój rekord z półmaratonu. To jeszcze są statystyki z półmaratonu i tutaj jak widzimy średni rytm biegu był 181, także tu akurat z rytmem nie mam problemów, dosyć ładnie go utrzymuję, tylko cały czas teraz, no żeby zwiększyć tempo, no to muszę tak naprawdę zwiększyć długość kroku, przy tym krok tak, żebym miał 1,20 m, to już by było, myślę, że byłoby fajnie. Teraz dla odmiany wam pokażę moje śniadanko, czego jeszcze wcześniej nie było, ale tu tak dzisiaj takie śniadanko 550 kilokalorii i to było o 7 rano, a 9.30 miałem bieganie, a po bieganiu obiadek. Tak wygląda. W przyszłości mam tak zamiar zrobić taki mój jakby tygodniowy jadłospis. No jadłospisu nie będę jako tego robił, no po prostu pokażę wam to, co ja jem i jak ktoś będzie chciał skorzystać, no to po prostu, no to skorzysta. I niektórzy mnie tam pytają właśnie, co jem, jakoś tam diety, specjalnie diety nie mam, ale co jem, to mogę wam tam pokazać. I ogólnie to by było na dzisiaj wszystko.
przyszłym tygodniu już biegniemy sobie normalnie w drugiej strefie, kolejne 6 tygodni i oczywiście interwały robimy dwa razy w tygodniu, tak żeby wzmocnić siłę biegową, wzmacniamy cały czas, tak żeby wzmocnić troszeczkę nogi. I to by było na tyle dzisiaj, troszeczkę dłużej, no ale od czasu do czasu będzie taki troszkę dłuższy odcinek.